Ale napięcia skaczą. Czasem jest 223, 220, 227, 242. Po prostu napięcia skaczą zarąbiście. UPS do kotła CO, Grinkel. Tak ogólnie wygląda. Dwa gniazda zwykłe, podpięty, podłączony do gniazda. Podpięty jest pod to sterownik CO, na którym widzę, że temperaturę trochę przekroczyłem, bo było 92. Tak wygląda piec, otworzony, żeby już się wygasił powoli. No i dobra. I tak to działa w przypadku braku zasilania. Na przykład pokażę na. Odłączyłem wtyczkę. Działa. Podtrzymuje. Więc widzicie, wszystko działa, da się. Ok, na razie.